Dwie nowości z serii Bajeczki na dzień dobry wydawnictwa HarperKids. Czyli Smurfy oraz Bing. Każda z tych książek ma przepiękne, kolorowe, bajecznie kolorowe ilustracje i trzy historie. Co jest charakterystycznego dla serii, mamy tutaj bardzo dużą czcionkę, dzięki czemu książki te są idealne nie tylko dla kilkuletnich dzieci, którym to my możemy czytać te historie, ale również dla dzieci, które są na początku przygody z samodzielnym czytaniem. Ta czcionka nie sprawi im żadnego problemu. Jestem pewna, że będą szczęśliwe z samodzielnie przeczytanych historii. Pierwsza opowieść o Smurfie Guptasie, który myśląc, że wziął dziwny kamień, tak naprawdę przyniósł do domu jajko. Papa Smurf mu tłumaczył co nieco na temat tego jajka, bo on nie wiedział, co to jest jajko. Jak widzicie, chciał je rozwalić, ale papa Smurf powstrzymał go. Smurf Guptas myślał, że będzie mamusią. Pewnego razu jajko dostało nóżek. Jak widzicie, nie są to smurfowe nóżki, ale Guptasowi absolutnie to nie przeszkadzało. On wciąż czuł się rodzicem tego jajka. Ale jajko z nogami rozrabiało i to nieźle. Nic nie widziało, nic nie słyszało, po prostu biegło, czy tam szło przez siebie, no i popadało tutaj po drodze też w kłopoty. Smurfy chciał się nim oczywiście opiekować, inne smurfy nawet przyszły mu z jakimiś radami, ale to nie do końca przyniosło rezultat. Co było w jajku? Tego Wam nie pokażę. Specjalnie tutaj odwracam, żebyście nie zobaczyli. Druga historia, gdzie jest Papa Smurf, jest to opowieść o tym, jak Papa Smurf stał się niewidzialny. Po prostu zniknął. Nie było go. No i zobaczył, co robią smurfy, gdy go nie ma i postanowił dać im nauczkę. A trzecia historia, Smurf nie z tej ziemi. Również bardzo ciekawa, przepięknie zilustrowana, wciągająca. Ta książka mnie również zachwyciła, bo ja bardzo lubię smurfy. W dzieciństwie oglądałam smurfy i z ogromną radością wracam do nich w formie książek i bardzo chętnie z dzieciakami czytam. Książka numer 2, czyli Bing. Bajeczki na dzień dobry. Bing był swego czasu ulubioną bajką mojej najmłodszej. Nadal wracamy do niego z sentymentem. No i tutaj, tak jak w przypadku smurfów, znajdziemy trzy opowiadania. W autobusie, o tym jak nasi bohaterowie wybierają się nad morze, ale autobus po drodze się zepsuje. I przygoda będzie zupełnie inna, nabierze nowego znaczenia. O, może tak. Historia numer 2 o hula hopie, o tym jak nasze dzieciaczki tutaj będą się bawić hula hopem. Bing się nauczy kręcić, co wcale przecież nie jest takie łatwe. I trzecia historia pod tytułem Gra w piłkę. Książka ma równie ciekawe opowiadania jak ta o smurfach. Ma tak samo dużą, wyraźną czcionkę, co nie sprawi problemów również dzieciom, które już potrafią same czytać. No i przepiękne ilustracje, żywcem wycięte z telewizyjnej wersji Binga. Bardzo lubimy serię Bajeczki na dzień dobry, bo książki są po prostu piękne. Ulubieni bajkowi bohaterowie, ciekawe historie, czegóż chcieć więcej? Mamy tutaj wszystko to, co składa się na fajne spędzenie wspólnie czasu przy lekturze. Więcej o książkach oczywiście jak zawsze na blogu, w opisie do filmu jest link, zajrzyjcie tam koniecznie i pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału, aby być zawsze na bieżąco ze wszystkimi recenzjami.